Witamy Państwa bardzo serdecznie. Silesian MMA 8, Mosir Rybnik. Komentować dla Państwa tą galę będą Michał Chawro i Łukasz Stanek. Przed nami w tym wieczorze 10 walk, z tego 9 walk w formule MMA i jedna walka w formule K1, ale na małe rękawice. Dużo emocji dzisiaj na pewno będzie nam tutaj towarzyszyć dzięki temu wieczorowi. A zanim do tego dojdziemy, tutaj jest ze mną pretendent do pasa Silesian MMA, Michał Chawro. Niestety z powodu kontuzji nie byłeś w stanie zawalczyć o ten pas. Powiedz mi, jak w ogóle twoje zdrowie na ten moment? Na ten moment wszystko idzie zgodnie z planem, na szczęście zgodnie z prognozami wszystko, że tak powiem, właściwie następuje. Zaczyna się teraz dla mnie tak jakby psychicznie najcięższy okres, bo teoretycznie już jest dobrze, funkcjonuję, chodzę, prowadzę samochód, ale no do powrotu do pełnych treningów jeszcze daleka droga, więc trzeba gdzieś tam tą chłodną głowę zachować, ale od tego też mam wokół siebie fachowców, którzy gdzieś tam tą gorącą głowę chłodzą. Powiedz mi, czy będzie to następowało tym, że ten głód, który miałeś już tak naprawdę do walki, było chyba wtedy niedaleko do walki o ten pas, czy ten głód, który miałeś wtedy, tak teraz narasta, nawarstwia się? Tak. Kumuluje to w sobie jeszcze parę miesięcy, gdzieś tam ten gniew będzie rósł i eksploduje. Jeszcze ciężko określić, kiedy dokładnie to będzie, no bo też wiadomo, po tak długiej kontuzji to nie jest tak, że dojdę do pełnej sprawności i będę w stanie walczyć, jednak po takim długim rozbracie z matą będzie potrzeba chwilę czasu, żeby dojść do, że tak powiem, formy startowej, ale no myślę, że trafimy w punkt z tą formą i pas zawiśnie na moich biodrach. Pewnie, że tak. My też trzymam ja przynajmniej kciuki za to, żeby to ci się udało. Zanim już o tobie powiedzieliśmy, więc teraz przejdźmy może do karty walk. Powiedz, na jaką walkę ty tutaj sobie ostrzysz zęby? Zdecydowanie wszystkich Państwa zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę na walkę Piotra Wołowika z Patrykiem Heblem. K1 na małe rękawice to jest taki trend w ostatnim czasie. One Championship, azjatycka organizacja gdzieś to zapoczątkowała i powoli odchodzi się od tych walk w K1 na duże rękawice. No bo jak pokazała chociażby ostatnia gala Silesiana, te walki w tych małych piąstkówkach przysparzają o wiele więcej emocji, wymagają od zawodników o wiele więcej pracy. Odchodzi nam gdzieś tam ta podwójna garda, za którą można się szczelnie zasłonić. No i poza tym, poza formułą, jest naprawdę dwóch świetnych zawodników. Piotrek Wołowik, którego ostatni raz oglądaliśmy około 2 lat temu bodajże na gali IFM, tam w formule cageboxu, jeszcze w takim pomniejszonym ringu. Ta walka bodajże 26 minut trwała, taka krwawa jatka, tam bo sędzia zakończył tą walkę, bo już byli porozcinani niemiłosiernie, więc no to myślę, że nie jest to na papierze walka wieczoru, ale wychodząc z hali każdy będzie miał świadomość, że to była walka wieczoru. Nie no, niesamowite było to widowisko. Wtedy Piotrek Wołowik, jak i jego rywal Szymon Mencel, pamiętam, że świetnie, że obaj już wyczerpani stali w tym ringu i naprawdę no, wymieniali non-stop te ciosy, jak czołg, jeden czołg z drugim zderzyli się na środku i naprawdę no, było to niesamowite wydarzenie. A teraz ma naprzeciwko Piotrek Wołowik Patryka Hebla, który świetnie pokazał się ostatnio, zresztą twoim chyba klubowym kolegą Mariuszem Radziszewskim, pokazał się świetnie w tym pojedynku, więc na pewno Piotrek ma tutaj spore wyzwanie. Super, że dostaje takie wyzwanie na powrót. No i patrząc na to, jak walczył Patryk ostatniej walce, no ja sobie ostrzę zęby też na ten pojedynek, no aż się nie mogę doczekać, aż tych dwóch zawodników wejdzie do oktagonu i pójdą w szranki. Bardzo fajne w tej walce będzie też taka różnica styli. Piotrek Wołowik bije się troszeczkę, tak jak właśnie mój przyjaciel Mariusz Radziszewski, jest takim czołgiem, który do przodu, używa gdzieś tam prostych środków do tego, żeby rywala zdominować, a Patryk Hebel, no, jak pokazała ostatnia walka, jest to taki trochę wirtuos z tego K1, nie? Obroki bekwisty. Mega, że tak powiem, myślę, że style tą walkę zrobią, jak to się mówi, i naprawdę będzie na co patrzeć. Też bardzo fajnie Patryk Hebel pracował na nogach, bardzo fajnie orbitował po oktagonie, to też dlatego Mariusz Radziszewski wtedy miał problem, żeby ustawić go w jednym punkcie, żeby mógł faktycznie tymi prostymi swoimi akcjami ustawić pojedynek. To mamy obgadane, teraz Arek Gąsiorkiewicz, który w walce wieczoru stanie naprzeciwko Saniar Yosupow. Ciężkie wyzwanie przed Arkiem, walka o pas, kategorii 77 kg. No znamy Arka, jest tutaj weteranem w Silesian MMA, bodajże 4 walki z rzędu wygrane. Lokalny bohater, na pewno będzie miał tutaj nie dość, że spory doping, będzie miał kibiców za sobą, ale no wyzwanie tak, dosyć no, porządne. Przy okazji tej gali wszystkim widzom polecałbym na nazwisko Saniara Yosupowa zwrócić uwagę, bo, że tak powiem, nikomu to nic nie mówi, ale po małym researchu naprawdę myślę, że no, przed Arkiem turbo ciężkie wyzwanie. Saniar Yosupow to jest multimedalista zawodów zarówno grapplingowych K1, jak i w sambo bojowym.
naprawdę przed Arkiem ciężkie wyzwanie, jak podoła, to myślę, że czas na jakieś, że tak powiem, większe organizacje, no bo naprawdę to będzie taki milowy krok w jego karierze, jeżeli uda się Saniara wspomnianego wcześniej pokonać. A też nie da się ukryć, że Arek Gąsiorkiewicz zawsze te walki toczył głównie w stójce, on bardziej tam upatrywał swoich szans w tych walkach, więc no będziemy mieli takich walkę dwóch styli, czyli wybitnego grapplera z bardzo dobrym stójkowcem. Zobaczymy, jak odrobił tą pracę parterowo-zapaśniczą Arek Gąsiorkiewicz. No i oczywiście... Z uwagi na to, że trenerem zapasów Arka jest również mój trener Kuba Ruma, z którego serdecznie pozdrawiam. O defensywne zapasy Arka byłbym spokojny. Proszę Państwa, no i oczywiście wiele młodych talentów, wiele ciekawych nazwisk, także zachęcam Was do śledzenia. Mamy na otwartym YouTube transmisję, ale oczywiście po pierwszej walce przechodzimy do pay-per-view. Zaczynamy. Witam wszystkich serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Nosek. Witam Państwa w hali. Witam Państwa przed odbiornikami, którzy oglądają galę w systemie pay-per-view. Przed nami 10 wspaniałych walk. 8 walk w formule semi-pro oraz 2 walki w formule semi oraz 1 walka K1 w małych rękawicach. Silencian MMA, odsłona 8. Przygotujcie się na wielkie grzmoty. Pełna moc! Ale nim przedstawimy bohaterów dzisiejszego wieczoru, przedstawiam sędziów głównych, Piotr Jarosz oraz Szymon Bońkowski. Wielkie brawa dla nich. A teraz nadszedł czas na osoby, firmy oraz partnerów, bez których gala Silencian MMA nie mogłaby się odbyć. Sponsor strategiczny Federacji HotPay oraz Ekookna Społeczność. Sponsorzy i partnerzy. Oficjalny dostawca cateringu dietetycznego diety od Brokuła. Montostal Silesia. MD Dom, domy z drewna. DBX Bushido. Przelicz kosztorys.pl, obsługa szkód komunikacyjnych. Meble Heban. Mega Group. Panomedia, Show Your Strange, Grupa Wolf, zintegrowana służba ratownicza, która tutaj czuwa nad zdrowiem naszych zawodników, Kombiast Video, Zielmont, studio fryzjerskie, Alicja Śpiewok, Jacho Tato, ale jeszcze przed tym, jak przywołam tutaj zawodników, zapytam Was wszystkich, czy jesteście gotowi na wielkie grzmoty? Widać, że Państwo są już gotowi. A więc nadszedł czas i nadeszła ta chwila, aby zaprosić bohaterów dzisiejszego wieczoru. I jako pierwszego przedstawiciela Bastion Tychy, Sebastian Robot! Jego przeciwnik w żółtym naroczniku, reprezentant klubu Animal Zawiercie, Kacper Figiel! Kolejny zawodnik, reprezentant klubu Łomator Racibórz oraz Brooklyn Gym, Dawid Szaman Szulcek! Jego przeciwnik, reprezentant klubu Grappling Kraków, Filip Szostak!
Jako następny Silesian Cage Club Katowice, Piotr Łęcki! A na jego przeciw stanie reprezentant klubu Bastion Team Tychy, Igor Długajczyk! Jako następny reprezentant klubu MMA Matadores Katowice, Kamil Nieckula! I jego przeciwnik, reprezentant Pro Fight Team MMA z Duńska Wola, Adrian Kamiński! Rybnicki Ośrodek Walk i jego przedstawiciel Tomasz Skowronek! Jego przeciwnik przybył z bardzo daleka, klub Shark Łódź, Daniel Fedenko! I czas na kolejnego reprezentanta MMA Matadores Katowice, Dawid Grochal! Jego przeciwnik w żółtym narożniku, reprezentant klubu Spartan Myślenice oraz czempion Myślenice, Michał Hir! Następny reprezentant klubu Spartan Knurów oraz Akademia Gorilla Rybnik, Oliver Szygieł! A jego przeciwnikiem będzie reprezentant klubu Maximus Sułkowice, Łukasz Senderski! Następny zawodnik z klubu Rybnicki Ośrodek Walk, Michał Skowronek! A jego przeciwnikiem będzie przedstawiciel klubu Silesian Cage Club oraz Akademia Gorilla Rybnik, Kamil Sosnowski! Panowie i panie, nadszedł teraz czas na przedstawienie zawodników Formuły Pro. A więc jako pierwszego będzie to walka w Formule K1. Małe rękawice reprezentanta Silesian Cage Club Katowice, Piotr Wołowik! Jego przeciwnikiem będzie reprezentant klubu Muay Thai Fight Club Gdynia, Patryk Hebel! I już teraz nadeszedł ten moment i nadeszła ta chwila, aby przedstawić bohaterów starcia
dzisiejszego wieczoru. I jako pierwszego zaproszę, będzie to zawodnik w narożniku niebieskim, reprezentant Rybnicki Ośrodek Walk, Arkadiusz Rekin Gąsiorkiewicz! I już teraz czekamy tylko na jego przeciwnika, który będzie w narożniku żółtym. Reprezentant klubu Alligatores Fight Club, Sanjay Yusupov! Panowie i panie, powtórzę to jeszcze raz. Czy jesteście gotowi na ósmą odsłonę gali Silencja MMA? A więc zaczynamy. Zawodnikom już teraz podziękuję. Przygotujcie się i zaraz zaczynamy wielki, wielki show. Rybnik na pewno zapłonie. Ale jeszcze przed tym, już za parę chwil, już za momencik, występ naszej wspaniałej Moniki Kliś. We're living together, but still it's farewell, and maybe we'll come back to Earth, who can tell. I guess there is no one to blame. We're leaving ground. Will things ever be the same? It's the final countdown. The final countdown. Oh, we're heading for Venus, and still we stand tall. 'Cause maybe they see. Thank you.
Did you really think I just forgive and forget? No. I remember to this world when I blood some white gold, so old. You took time and cheap lying wannabe. You're so fool. If you find that I just let it go, I see red, red. Po wspaniałym występie Moniki Kliś jesteśmy już gotowi, aby zacząć formułę semi-pro. Pierwsza walka zakontraktowana na 3 rundy po 3 minuty. Sponsorem tej walki jest Alicja Śpiewok. I jako pierwszego do narożnika niebieskiego zaproszę reprezentanta klubu Bastion Tychy, ważący 60 kg oraz 700 gramów i mierzący 174 centymetry. Sebastian Hrobot! Trenuję w klubie Bastion Tychy po zmianie od niedługiego czasu pod okiem Łukasza Pokutyńskiego i trenera Sławka.
No i widzą. Dałem jak najlepszą walkę i zapraszam wszystkich serdecznie na 16 grudnia na galę. I przed odbiorniki i można się też do mnie zgłaszać po bilety. Panowie i panie, przed wami Sebastian Hrobot! Ale teraz nadszedł czas na jego przeciwnika w narożniku żółtym. Reprezentant klubu Animals Zawiercie, ważący 61 kg 700 gramów oraz mierzący 176 centymetrów wzrostu. Kacper Figiel! Zaczyna się walki, to i wracamy i my. Także proszę państwa, przed nami w narożniku niebieskim Sebastian Hrobot, zawodnik z rekordem amatorskim 2 zwycięstwa, 0 porażek, który zmierzy się z Kacprem Figiel, który nie zanotował jeszcze występu na zawodowej gali, ale toczył boje na amatorskiej lidze MMA, gdzie odniósł rekord 4 zwycięstwa i 3 porażki. Zobaczymy, jak zareaguje na pełnowymiarowy oktagon, publiczność na trybunach i jedną walkę dzisiejszej gali. Już zaraz. Warto nadmienić, że 2 zwycięstwa, które odniósł Sebastian Hrobot, miały miejsce właśnie na gali Federacji Silesian MMA, więc jest już z tą 8-kątną klatką zaznajomiony bardzo dobrze.
Sędzią walki jest Piotr Jarosz i już za moment zawodnicy gotowi, zmobilizowani i już zaraz na pewno nam tutaj sędzia rozpocznie pierwszy pojedynek dzisiejszej gali. I zaczynamy. Runda pierwsza. Na pierwszy rzut oka Sebastian wydaje się zawodnikiem mocniejszym fizycznie, aczkolwiek jak już nieraz widzieliśmy, pozory mylą. Sebastian głównie w tych walkach pokazuje często, że narzuca mocną presję, tak jak robi to teraz. Narzuca swój styl walki, jest zmobilizowany do tego, żeby narzucić swoje tempo walki. Co mamy tego? Świetny obraz, ale pięknie zapięta balaszka, ale tutaj czujny Sebastian Chropot cały czas. Marcin Held w narożniku zobowiązuje do tego, by takie techniki bronić umiejętnie. Dokładnie tak, klub Bastion Tychy, czyli klub z tradycjami parterowymi. Nie balaszką go poddać, na pewno. Zapraszam Sebastian Chrobot do stójki i zaczynamy dalej. Kacper Figiel, mam wrażenie, że jeszcze nie za bardzo odnalazł się w tym pojedynku. Doszedł tam jeden z prawych ciosów. I zaczynamy walkę pod siatką. Nie wiadomo, kto tutaj to ustabilizuje i tutaj na razie zwycięsko z tego wychodzi Kacper Figiel. To on dociska do siatki Sebastiana Chrobota. To on ma złapany podchwyt. Niech Państwo zobaczą pod pachami Sebastiana, ale bardzo ładnie nam tutaj Sebastian rozwiązuje mocna ten uchwyt. Potężne kolana lądują na korpusie Kacpra i czy będzie tutaj obalenie? Od razu mocne tempo w pierwszej rundzie narzucili oboje zawodnicy. Jestem ciekaw, jak na to zareagują. Bardzo ładny sprój. Mamy anakondę, próbę anakondy. Czy Sebastian Chrobot skończy przed czasem Kacpra Figla? Jest tam bardzo blisko, bardzo ciasno zapięta technika. Czy będzie koniec, czy będzie poddanie? Jest tam naprawdę bardzo blisko, ładnie broni się Kacper Figiel, ale cały czas kręci, próbuje wejść ponowna w swoje... próba, jeżeli prawą nogą uda się Sebastianowi skontrolować ciało Kacpra. Sebastian teraz powinien kierować swoje ciało pod głowę Kacpra, żeby zmusić, żeby sprawić, żeby jego głowa szła bardziej do jego ciała i wtedy zablokuje mu dopływ powietrza. Pracuje nad tym duszeniem Sebastian, ale widać, że tutaj Kacper nie zamierza tanio skóry sprzedać. Taka długotrwała praca nad technikami w parterze to troszkę taka obusieczna broń. Albo uda się Sebastianowi poddać, albo bardzo dużo energii. I mamy poddanie! Przepiękne, przepięknie. Konsekwencja, wyczekanie, chłodna głowa i opanowanie. Dokładnie, i to nam zwiastuje to, że no mamy przepiękne poddanie dzisiejszego wieczoru. Kolejne cenne zwycięstwo na koncie Sebastiana Chrobota. Być może to już czas, by przejść na zawodową ścieżkę kariery pomimo młodego wieku, bo naprawdę prezentuje się imponująco. Myślę, że niech na razie, póki jest tak młody, niech się rozwija, bo naprawdę z chłopaku widać potencjał niesamowity. Wchodzi po raz kolejny dynamicznie, pewny siebie, zabiera wszystko tak naprawdę, co może z walki zebrać. Nie daje tak naprawdę rywalowi na rozłożenie skrzydeł. Po prostu zabiera co jego. Mamy tutaj piękne poddanie. Widać, że Sebastian jest już tym zawodnikiem młodszego pokolenia, który nie ma jednej dominującej płaszczyzny, tylko jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Widzieliśmy zarówno w stójce, zapasach, jak i parterze pełną kontrolę, dominację, przekrój technik, przechodzenie z płaszczyzny w płaszczyznę. Tym charakteryzują się zawodnicy młodego pokolenia. No jednak tak młody wiek, naprawdę, no. Szapoba dla Sebastiana, no. Generalnie co występ pokazuje się coraz lepiej, no. Strach pomyśleć, co będzie za dwa lata z tym chłopakiem. Zwycięstwo przez uduszenie, Sebastian Chrobot! Myślę, że główny trener Sebastiana, czyli Sławomir Szamota, jeden z pierwszych czarnych paczków w Polsce, może być bardzo dumny z tego skończenia. Myślę, że tam albo jakaś dodatkowa belka na pasie, albo może i pas wyżej, kto wie, no bardzo ładne poddanie. Walka toczona na pełnym gazie, no i tutaj duży pokaz grapplingu, bo od razu parter, w ogóle prawie nie było stójki. Powiedz mi, co nie zagrało w tej walce?
Wydaje mi się, że przewaga siły, że brakło mi tej fizyczności, żeby przeciwstawić się Sebastianowi, ale no nic, wracam na matę, poprawię siłę i wrócę tu. Czyli możemy się spodziewać jeszcze jednego występu twojego w Federacji Silencjan MMA? Jeżeli federacja wyrazi chęć mojego występu tutaj, jak najbardziej, ja jestem otwarty. Jestem młody, chcę się bić. Dziękujemy. Sebastian. Dzisiaj twoja radość, dzisiaj twoja chwila. Naprawdę piękny pokaz grapplingu. Powiedz mi, taki był plan na tą walkę? Nie, zupełnie nie taki. Miałem to kontrolować w stójce, sprowadzać i tam sam kontrolować do końca rundy, tak żeby to przetrwać, wygrać bądź ubić. Wyszło jak wyszło, myślę, że wykorzystałem dobrze moment i tyle no. Jakieś pozdrowienia dla rodziny, dla kibiców? Oczywiście, pozdrawiam wszystkich zebranych tutaj, co mnie wspierają, zawsze przyjaciół, całą moją rodzinę z całego serca pozdrawiam. Sztab trenerski oczywiście tutaj pana Marcina, trenera Sławka, trenera Łukasza i serdecznie moją dziewczynę ukochaną, która mnie wspiera w każdym momencie, jak jest ze mną trudno. Co można dodać? Pot, krew i łzy. Wielkie brawa! A my już przechodzimy do walki numer 2. Będzie to walka zakontraktowana do 68 kg. Sponsorem tej walki jest Eko Okna. I jako pierwszego do narożnika niebieskiego zaproszę reprezentanta Łomator Racibórz oraz Brooklyn Gym. Ważący 66 kg i 400 gramów. Mierzący 179 kg. Dawid Szaman Szulcek! Cześć, nazywam się Dawid Szulcek, ksywka Szaman, jestem z Raciborza. Moja przygoda zaczęła się kilka lat temu, zacząłem od zapasów. Proszę Państwa, my już po pierwszej walce dzisiejszego wieczoru, z nami wieczór dopiero się zaczyna, także widzów na otwartym YouTubie żegnamy. Zapraszamy Was oczywiście do wykupu Pay Per View na gale, bo wieczór zapowiada się fascynująco. Mamy już piękne skoczenie przed czasem, poddanie Anakondą, więc naprawdę trzeba sobie wykupić Pay Per View, żeby zobaczyć, co będzie działo się dalej. Bardzo nam przykro, ale szczególnie w tych trudnych czasach nie ma nic za darmo. Pozdrawiamy Was serdecznie i widzimy się na Pay Per View.